Co dziesiąta Polka nie ma swojego konta w banku, a co trzecia nie ma stałej miesięcznej kwoty na swoje wydatki. Również co trzecia Polka deklaruje, że pieniądze są przyczyną kłótni w jej związku. Taki smutny obrazek rysuje się z wyników badań przeprowadzonych dla WP Kobieta. Dlaczego w XXI wieku niezależność ekonomiczna kobiet nie jest czymś powszechnym i oczywistym? Jak zadbać o swoje finanse i o swoją przyszłość? Te i podobne pytania Joanna Przetakiewicz zada dzisiaj Dominice Nawrockiej, edukatorce finansowej. Zapraszam. Dominiko, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Przede wszystkim do naszej książki, do akcji ogólnopolskiej, która się za chwilę zacznie, no i oczywiście do tej rozmowy. Chcę Państwu powiedzieć, że Dominika Nawrocka jest wybitną specjalistką. To, co mnie w niej ujęło najbardziej, to nie tylko to, że ukończyła studia ekonomiczne doktoranckie na SGH, nie tylko to, że od 5 lat edukuje Polki w zakresie niezależności finansowej, ale ujęła mnie swoją pasją, nie tylko wiedzą, nie tylko merytorycznością, ale tym, jak bardzo wierzy w to, że należy o tym mówić. Tak. Mało tego, najbardziej spodobało mi się to w Tobie i najbardziej od razu Ci uwierzyłam i od razu zaufałam, jak zaczęłaś opowiadać, że niezależność finansowa kobiet to jest życiowe bezpieczeństwo. Dokładnie to, w co ja wierzę najbardziej. Tak. Także przed Państwem Dominika Nawrocka, wybitna, wybitna specjalistka, w której w zasadzie w Twojej energii zakochałam się od razu. Mam nadzieję, że Państwo też. Dziękuję. Witam serdecznie. Dziękuję, Asiu, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że podjęłaś ten temat, także dajemy. Dominiko, pierwsze, najważniejsze pytanie, ponieważ jesteśmy tutaj po to i cała akcja i książka jest po to, żeby obalić stereotypy starej ery. Zakurzone, niesprawiedliwe, strasznie krzywdzące, a wręcz toksyczne. Mam wrażenie, że niektóre z nich są jak broń biologiczna i niestety bardzo aktywne w dalszym ciągu. Mianowicie od lat wmawia się nam, że mówienie o pieniądzach, że dbanie o pieniądze, kobiety dbanie o pieniądzach jest materializmem, jest egoizmem, jest egocentrycznością, jest karierowiczostwem, a największą chyba niesprawiedliwością z tego wszystkiego jest to, że mężczyzna dbający o pieniądze jest zaradny, a kobieta to materialistka. Wiesz, ja już milion razy, ja tu mogę milion takich historii przytoczyć, opowiadając o właśnie takiej społecznej niesprawiedliwości, ale przede wszystkim o tym, ile krzywdy, ile ran tego typu filozofia i wiara w te niestety zupełnie nieaktualne bzdury, ile wywołała chorób, ran, ile spowodowała traum w życiu kobiet. I ja bym teraz bardzo chciała, żebyś przede wszystkim odczarowała te fatalne w skutkach stereotypy, myślenie o tym, że mówienie o pieniądzach i dbanie o pieniądze i zarabianie pieniędzy i mało tego spodziewanie się tych pieniędzy w swoim życiu jest nie fair, jeśli chodzi o kobietę. Jest czymś, czego nie wypada robić, a na pewno już nie wypada o tym mówić. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że my kobiety podchodzimy bardzo romantycznie do tematu pieniędzy, oddając romantycznie temat mężczyzn, no bo wiesz, tak zostałyśmy wychowane, bo nawet przypomnijmy sobie, na jakich my filmach albo bajkach się wychowałyśmy. Królewna Śnieżka, romantyczna, Pretty Woman, zawsze był ten królewicz czy ten zbawca, który przychodzi i on miał te pieniądze, a my po prostu romantycznie oddawałyśmy się innym sprawom. I prawda jest taka, że żyjemy w XXI wieku w centrum Europy, gdzie mamy pełen dostęp do edukacji, mamy pełen dostęp do pracy, i nadal romantycznie oddajemy to w najczęściej męskie ręce, z takiej pewnie dobroci, miłości, ale czasem okazuje się, z czasem może się okazać, że trochę naiwności. Ja dzisiaj nie bez powodu mam na sobie taką koszulkę. Podoba mi się ten napis. Dokładnie.
dokładnie, trochę afirmuje, natomiast też w ten sposób manifestuje, że nie będzie inaczej, jeżeli nie będzie w naszym życiu, tym finansowym, jeżeli my po prostu inaczej też nie będziemy myśleć o pieniądzach, o tej całej sferze, tej sferze finansowej. Jeśli my sobie same też o to nie zadbamy, no to właśnie tak jak powiedziałaś, może dojść do wielu różnych sytuacji w życiu, których nie przewidzimy w tym romantyzmie, a one się dzieją, one się zdarzają, bo statystyki są takie, a nie inne, że faktycznie przecież ludzie się rozwodzą, umierają, zmieniają zdanie. No i co wtedy? I co wtedy z tymi pieniędzmi? Co z naszym życiem po prostu? No wtedy pieniądze odgrywają ważną rolę. My sobie wtedy nagle przypominamy, o rety i co dalej. No i właśnie ja osobiście nie mam takiej zgody, wiesz, żeby tak znowu od zera. Bo wiele kobiet, dobra, poradzę sobie. Ja mówię, dlaczego masz zacząć znowu od zera? Przecież ty już ileś lat żyjesz, pracujesz najczęściej. Zatem obie mamy tą samą misję, ten sam cel, żeby zaktywizować kobiety, żeby zajmowały się swoimi pieniędzmi, dbały o tę sprawę, myślały na bogato, ale też się uczyły i też po prostu dbały sobie o to, jak dbamy o rodzinę, o ogródek, wiesz, o wszystko inne, to zadbajmy też o to. Dominiko, ale to, co mnie fascynuje, to powiedz mi, jak wynika z twojego doświadczenia? Tak w temacie energii, intencji, jak Polki myślą o pieniądzach? Z miłością, czy raczej ze strachem? Oszczędzają. Ja usłyszałam, powiem ci, takie bardzo ciekawe zdanie, że najczęściej Polacy oszczędzają na czarną godzinę zamiast na szczęśliwe życie. Czy to prawda? Ja odnoszę wrażenie bardzo często, że my kobiety byłybyśmy szczęśliwe, gdyby nie było pieniędzy. Gdyby można było wszystko załatwić, wiesz, w barterze. Naprawdę, kiedyś rozmawiałam z taką niezwykle inteligentną, fajną lekarką i ona mi opowiada o tych swoich perturbacjach finansowych i ja tak słucham sobie i mówię, słuchaj, ty byś chyba nie chciała, żebyś nie było tych pieniędzy. Tak, ja bym chciała tylko z tą pasją pracować i właściwie na wszystko potem mieć, tak, żeby to i o to się nie martwić. No więc my po prostu dajemy, że nie ma tematu. Ja czasami mówię, że to jest z pieniędzmi jak z Wi-Fi. Wszyscy wiemy, że jest, ale nie widać, prawda? I wiesz, i tak wydajemy, żyjemy, zarabiamy, czasu mnóstwo poświęcamy na zarabianie tych pieniędzy, a potem jak przychodzi co do czego, to gdzie te pieniądze? Nie widzę tych pieniędzy, gdzie są moje pieniądze? I my unikamy tematu, więc wydaje mi się, że ani dobrze, ani źle udajemy, że nie ma. Mężczyźni zupełnie inaczej. No więc to, co pewnie, a jak już zaczynamy myśleć, no to bardzo różnie się okazuje. Okazuje się najczęściej, że właśnie negatywnie i to z kolei wynika z tego, jak w domu słyszałyśmy, jak rodzice mówili o pieniądzach, jakie przekonania na temat pieniędzy nam wdrukowali i my potem z tym idziemy w dorosłe życie. Także mamy dużo do zrobienia faktycznie, bo albo właśnie te pozytywne podejście do pieniędzy właśnie, żeby przekazać, wiesz, zarazić pozytywnie, a druga rzecz, no to tym osobom, które się boją pieniędzy albo mają jakieś lęki związane z pieniędzmi, no to też im pokazać, że to nie jest takie straszne, że to my nadajemy wartość tym pieniądzom i wszystkie emocje, które się z tym wiążą. No właśnie, bo badania pokazują jednoznacznie, że kobiety wycofują się z tematu pieniędzy, o pieniądze nie dbają, ale nie w sensie takim, że nie chcą ich, czy je ignorują, albo ich nie szanują, bo bardzo je szanują, no bo spójrzmy na przeciętną pensję i na to, jak jednak kobiety fantastycznie zarządzają pieniędzmi, a jednocześnie krępują się i boją o tym mówić. Z czego to wynika? Czy bardziej uważasz ze starej ery, z przekonań mamy, babci, że właśnie nie wypada i generalnie damy sobie radę i jakoś to będzie? Czy to jest jakiś głębszy problem? Na pewno te przekonania, które wspomniałeś, czyli to, w jaki sposób myślimy o pieniądzach, przekłada się na to, co mamy w tym portfelu, więc jeżeli myślimy, że pieniądze szczęścia nie dają, albo wiesz, zamożni ludzie to są nieuczciwi, no to przecież ja nie chcę być nieuczciwa, żeby ktoś mnie tak oceniał, albo tak mnie odbierał, albo ja wolę być szczęśliwa niż zamożna, więc bardzo, bardzo dużo zależy od tego, co myślimy, tak? Czyli to, w jaki sposób postrzegamy pieniądze i skąd się to bierze, myślę, że trochę z tego wychowania i z tego okresu, z którego kiedy nasze mamy się wychowywały, jakie było wtedy podejście do pieniędzy, one nam to przekazały dalej. No i teraz nasza rola dzisiaj jest taka, żeby to zakończyć, żeby to przerwać, ten taki ciąg niedobrego podejścia, bym powiedziała, takiego negatywnego do pieniędzy i uznać je jako coś normalnego, no bo przecież na co dzień spędzamy, tak jak powiedziałam, mnóstwo czasu, żeby je zarabiać, no więc przestańmy udawać, że to nie jest ważne, przestańmy udawać, że od tego nie zależy nasza jakość życia, standard życia, czasami i zdrowie, i sposób odżywiania się. Pieniądze są ważne, pieniądze są potrzebne, dają nam wolność, dają nam niezależność, a nam kobietom
moim zdaniem jeszcze bardziej pewnie niż mężczyznom dają możliwość decydowania. Ja 100% się z tobą zgadzam i uważam, że pieniądze, zresztą biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje, i żyjemy w niewątpliwie chyba najtrudniejszych czasach współczesnych, jakie sobie tylko można było wyobrazić. To, co się wydarzyło 2 lata temu z COVID-em, gdzie to niestety kobiety są ofiarami najczęściej tej sytuacji. Teraz wojna, pomaganie, organizacje, dzielenie się tym, co mamy, a mamy coraz mniej, bo inflacja, bo coraz wyższe ceny, bo generalnie, bo wyższe kredyty, więc generalnie mamy coraz mniej i musimy sobie dawać radę coraz lepiej. Więc teraz, moim zdaniem, konsekwencje tego zaniedbania mówienia o pieniądzach są o wiele poważniejsze niż rok czy 2 lata temu, czy tym bardziej 3 lata temu, kiedy świat zupełnie inaczej wyglądał. Zgadzam się. Z jakimi najczęściej przypadkami złych konsekwencji niedbania o pieniądze się spotykasz w swojej pracy? Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebna jest poduszka finansowa, jak bardzo król jest nagi, jak nie mamy tych pieniędzy na wypadek, jak tracimy pracę albo nasze, wiesz, zarobki się po prostu zmniejszają. Jak ta poduszka była potrzebna i przedsiębiorcom, i osobom fizycznym, rodzinom po prostu, gdy nagle właśnie, no kto by przewidział to, co się wydarzyło, a znowu kto by przewidział teraz, że nagle cena benzyny skoczy o 2-3 zł i też znowu musimy, z dnia na dzień wręcz, i musimy... stanie się 2 razy droższe. Dokładnie na mieszkanie, tak. Na przykład. I ja przypominam sobie, wiesz co, te lata wcześniejsze, kiedy właśnie była ta prosperity, i ja słyszałam takie zdania: nie, ja nie potrzebuję teraz się uczyć, ja nie potrzebuję inteligencji finansowej, nie potrzebuję edukacji finansowej, wiesz, mi jest wszystko dobrze. Ja mówię: fajnie, to przyjdź, dowiedz się, jak utrzymać to dobrze. A może polepszyć to dobrze, tym bardziej. Dokładnie, dokładnie tak. Więc tak jak powiedziałaś, te zaniedbania mają teraz swoje efekty w jakimś sensie i konsekwencje. I to jest święta prawda. To, co będziemy miały jutro, za rok, za 5-10 lat, będzie efektem i wynikiem tego, co zrobimy dzisiaj. No właśnie. Czyli... jeżeli dzisiaj jest nam ciężko, to jest jakiś bodziec, to jest jakaś informacja, jakiś komunikat, zajmij się tym obszarem swojego życia. To znaczy, że jest jakaś dysfunkcja, jakaś jest choroba, skoro nie jesteś w stanie tego kryzysu przejść dobrze, spokojnie. Tak? To znaczy, że coś choruje, gdzieś organizm mówi, że coś nie gra, trzeba się nim zająć, a nie udawać, że nie ma problemu, albo liczyć na to, że ktoś inny się tym zajmie. Na szczęście jest taka sytuacja i taka nadzieja też ogromna, że każdy kryzys jest szansą. W związku z tym, skoro dotknęły nas tak trudne czasy i teraz już wiemy, że pieniądze są potrzebne w każdej sytuacji, bez względu na to, czy zbieramy na poprawę czyjegoś zdrowia. Dzisiaj właściwie wszystkie zbiórki przecież polegają na pieniądzach. Dzisiaj nawet jeżeli zbieramy na Ukrainę, to albo pieniądze, albo rzeczy, które za pieniądze możemy kupić. Dokładnie. Jak żywność i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście chyba czas oszukiwania się, że pieniądze nie mają znaczenia, albo nie dają spokoju czy bezpieczeństwa, no jest jakąś totalnie zakurzoną przeszłością. Natomiast to, co bym chciała teraz od ciebie usłyszeć najbardziej, to myślę, że zdefiniowałyśmy, że problem jest szalenie, szalenie poważny, wręcz krzyczący, i to jest najwyższy czas na taką rewolucję, która odmieni stare stereotypy i sposób myślenia o pieniądzach. Od czego zacząć? Proszę cię, jakbyś mogła w kilku punktach to wszystko tak uspokoić. Teraz, gdybyśmy mogły wszystkim powiedzieć: słuchajcie, nie jest za późno, bo nie jest, prawda? Nigdy nie jest za późno. Właśnie, nigdy nie jest za późno i zawsze ze wszystkim można dać sobie radę. Od czego zacząć wobec tego? Absolutnie numer jeden to jest dać temu uwagę i czas. Czyli dać pieniądzom, swojemu życiu tak naprawdę, tej sferze życia, czas i uwagę. Co to znaczy? To oznacza to, że zaplanujmy sobie na przykład niedzielę wieczór, że to jest moment, kiedy ja sobie tak dosłownie usiądę nad tymi swoimi finansowymi sprawami. Czyli wtedy otworzę komputer, uruchomię bankowość elektroniczną, zaproszę męża do tego, żebyśmy w ogóle się temu wszystkiemu przyjrzeli, co się dzieje.
co będzie się działo w najbliższy tydzień. Zaplanujmy też, podzielmy pieniądze przeznaczone na utrzymanie, zapłaćmy rachunki, zastanówmy, dajmy czas. To jest tak jak z kwiatami. Ja się śmieję, że nie mam ręki do kwiatów doliczkowych, bo mi ciągle usychają. I mogę powiedzieć, że nie mam ręki albo talentu. Ja po prostu nie daję im uwagi i czasu, nie daję im swojej koncentracji. Jeżeli z pieniędzmi robimy tak samo, no to one po prostu marnieją. Czyli pierwsza rzecz to jest czas i uwaga i koncentracja. Tam, gdzie się koncentrujemy, tam płynie energia i tam są efekty. Druga rzecz to jest nasz budżet domowy, czyli taka codzienność, czyli nasze zarobki, które spływają na nasze rachunki bankowe i teraz co my dalej z tym robimy? Musimy tym zarządzić, musimy tym zaplanować. No bo najczęściej to jest tak, że płacimy co potrzeba, rachunki, kredyty i żyjemy jakoś do końca miesiąca. I to jakoś może być taki, efekt tego może być taki, że nie wiemy po prostu, z czym ten miesiąc kończymy. A w tej grze finansowej chodzi o to, żeby jak najwięcej zostało, prawda? Żeby nie zaczynać kolejnego miesiąca od zera, od początku, no bo wtedy nie ma żadnego postępu, ciągle stoimy w miejscu. Ważne jest to, żeby tak zarządzać pieniędzmi, aby było na utrzymanie, ale również na to, żeby z góry odkładać pieniądze. Mhm. Te symboliczne, przysłowiowe 10% na tą właśnie poduszkę finansową pierwszej kolejności, na to bezpieczeństwo finansowe krótkoterminowe. Te 10%, im jesteśmy młodsi, tym nam lepiej będzie pracować. Im jesteśmy starsi, te 10% to już jest dość mało, bo mamy tam przed sobą widmo emerytury, więc też trzeba się do tego przygotowywać. Więc odkładamy pieniądze z góry, nie gdy zostanie na koniec miesiąca. Prawda? Że zostanie, nie zostanie. Zwykle te wydatki takie nieprzewidziane się ciągle zdarzają. Właśnie. I tu bym ci chciała przerwać, bo poruszyłaś bardzo ważny temat. Otóż wyobraź sobie, że tak, ja bardzo często rozmawiam ze swoimi liderkami, z dziewczynami z Ery Nowych Kobiet i kilkakrotnie miałam ostatnio z nimi rozmowę na ten temat. Czy wiecie, ile potrzeba wam pieniędzy do przeżycia? Czy wiecie, ile potrzeba... Ile musicie mieć pieniędzy, żeby normalnie przeżyć każdy miesiąc przez cały rok? I słuchaj, w grupie dziewczyny pisały, no ja potrzebuję tak na benzynę, na dzieci, na szkołę dzieci, na lekarza, tam na czynsz, na energię i tak dalej, i tak dalej. I co chwila dochodziła nowa rzecz. No tak, ale przecież jest ubezpieczenie samochodu, to ja na przykład 1/12 tego ubezpieczenia też muszę wpisać w ten budżet miesięczny. Ja ci powiem, że ja kiedyś sama zrobiłam taki eksperyment, jak sama byłam w kryzysie, byłam wtedy singielką, tuż po rozwodzie z mężem, akurat miałam wszystkie pieniądze swoje zainwestowane i ja postanowiłam przez 2 miesiące spisywać, zresztą mówię o tym w swojej książce, przez 2 miesiące postanowiłam spisywać to, co ty proponujesz, żeby na przykład robić co niedziela i to jest bardzo na pewno słuszne, bo to jest też konsekwentne. Ja robiłam codziennie przez 2 miesiące, spisywałam wszystkie wydatki powyżej pewnej sumy, konkretnie powyżej 20 zł, bo stwierdziłam, że wszystko muszę prześwietlić i przeanalizować po 2 miesiącach, czy ja coś, z czegoś powinnam lub mogę zrezygnować. Co dalej się z tym stało, to przeczytacie w książce, natomiast to, co ty teraz mówisz, to jest moim zdaniem kluczowy pierwszy krok dla wszystkich kobiet. Najpierw określ, ile pieniędzy ci potrzeba na życie, bo właśnie są takie rzeczy, o których ty mówisz, nieprzewidywalne, czy też takie, które raz na pół roku, czy na raz na rok się wydaje, czy raz na rok są konieczne, nawet jeżeli to są twoje pasemka, które robisz raz na pół roku, wpisz je jako na przykład 1/12 wydatków w miesiącu, prawda? A ciekawe jest to, że gdy będziemy, tak jak mówisz, 2 miesiące, ale jeżeli złapiemy bakcylę, będziemy to cały rok robić, bo może, naprawdę, to wciąga, to wtedy zobaczymy, że te nieprzewidziane wydatki nagle się okazują, że one są przewidywalne i one są systematyczne, tylko po prostu nie co miesiąc się zdarzają, tylko na przykład właśnie tak jak mówisz, co 3 miesiące, co pół roku, co rok, czy nawet może co 2 lata. Więc dużo tych tak zwanych nieprzewidzianych wydatków są przewidywalne, się powtarzają, tylko po prostu są rzadziej. I my, gdy mamy taką informację od tych liczb, bo ja mówię, że liczby do nas tu mówią i co one do nas mówią, no to mówią to, że właśnie lepiej sobie to zaplanuj. Jeżeli my sobie planujemy, a im lepiej się znamy, czyli to jest właśnie to, co powiedziałeś, a to liczby, z liczb nam to wyjdzie, im lepiej się znamy, tym lepiej jesteśmy w stanie po prostu przewidywać, zarządzać, mniej jesteśmy zaskakiwane jakimiś niespodziankami. I teraz powiedziałaś kolejną, bardzo ważną według mnie rzecz, dlatego że to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my nie wiedząc, ile pieniędzy mamy do dyspozycji, no to jest w ogóle dla mnie
w tym momencie nieakceptowalne, ale często tak się dzieje, ale przede wszystkim nie wiedząc, ile my tych pieniędzy potrzebujemy, to nam daje ogromne poczucie strachu. Prawda? Tak. Czy nam wystarczy do końca miesiąca, a czym jesteśmy w stanie zmienić samochód na nowy po iluś latach, albo czy jesteśmy w stanie wyremontować, nie wiem, odpadającą glazurę w kuchni i tak dalej, i tak dalej. Tym samym, robiąc te wszystkie plany, o których powiedziałaś, dajemy sobie spokój, dajemy sobie jakąś pewność, co jest przed nami, prawda? Tak, mamy tą przewidywalność, bo mamy to zaplanowane. Jeżeli nie mamy planu, to nic przed nami. Jest chaos, tak? Wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo fajne, właśnie to planowanie, ale też z góry określanie sobie, wiesz, takich pewnych granic postępowania, że tak powiem, względem tych naszych różnych wydatków. W takim kontekście, że na przykład ustalamy sobie z góry, że skoro zarabiam tyle, a łącznie na przykład z małżonkiem tyle, no to załóżmy połowę albo nie będzie 60% przeznaczę na nasze bieżące utrzymanie. I nawet Główny Urząd Statystyczny, jak robi badania budżetów domowych, robią takie właśnie podsumowania i faktycznie chodzą od rodziny do rodziny i się notuje, ile rodzina wydaje pieniędzy, okazuje się, że naprawdę nie powinniśmy wydać więcej niż 60% tego, co zarabiamy w skali miesiąca. Dzisiaj oczywiście jesteśmy w innym momencie. Kredyty nie tylko frankowe, ale normalne, złotowe też nas za chwilę zaczną coraz bardziej boleć, już bolą, inflacja i tak dalej, więc będzie trudniej się zmieścić w tych 60%. Jest trudniej na pewno. Tak. Więc dlatego zawsze patrzymy na budżet domowy z tych dwóch pozycji, prawda, i przychodów i wydatków. Nie chodzi zawsze tylko o to, a to umiemy zaciskać pasa, kobiety potrafią. Tak, kobiety w ogóle genialnie zarządzają pieniędzmi, może od tego... Tak, my się dostosowujemy. Bardzo głośno podkreślmy, prawda? Tak, jesteśmy mistrzyniami zero waste, gotowania z tego, co jest w lodówce i tak dalej. Super, i to świetnie, to dzięki temu te rodziny funkcjonują bardzo często. Natomiast musimy się jednak z góry, jeżeli sobie pookreślamy te granice, te, wiesz, takie cele, można powiedzieć, że na utrzymanie tyle, na rachunki idzie łącznie tyle, tyle na przykład odkładamy z góry, prawda, określoną porcję pieniędzy, czyli na przykład te 10% albo więcej, tutaj odkładamy na coś większego, na te nieprzewidziane wydatki, tutaj troszkę na przyjemności, tutaj troszkę na dobroczynność, tutaj troszkę na edukację. I jak sobie z góry to poplanujemy, takie bąbelki, jak ja to mówię, budżety, czyli zabudżetujemy sobie nasze zarobki, no to my potem nasze mózgi, cała rodzina wie, w którą stronę zmierza i jak ma postępować. Trochę jak taka gra zespołowa. Znamy reguły gry, tak? Wiemy, że mamy takie określone kwoty na poszczególne te cele i się po prostu tego trzymamy. I to jest super, dlatego czy taki system, czy inny system, ale jeżeli mamy jakikolwiek system, bo cała rodzina wtedy wie, jak ma grać. Wtedy zupełnie inaczej grać. Mało tego, też dzielimy się odpowiedzialnością z dziećmi, prawda? Dokładnie. I wtedy cała rodzina jest taką drużyną, idąc nadal tą analogią. Świetnie to działa. Ja jestem też tego przykładem i wiele rodzin tak działa, że wiesz, jeżeli coś się nie uda, coś tam się troszeczkę przesunie, to nie ma tych nieporozumień, nie ma tych pretensji. Jest tylko pytanie, dlaczego? Tak? I ta rozmowa jest zupełnie inna, ta rozmowa jest rzeczowa. Dzieci też w tym wyrastają, tak jak powiedziałaś, uczą się. No i też, kurczę, niezwykle bogate w tą podstawową taką wiedzę finansową wychodzą właśnie w swoim dorosłym życiu. Czyli planowanie, zarządzanie, no a potem na koniec miesiąca podsumowanie. Ale wiesz co, powiedziałaś w tym wszystkim jedną absolutnie genialną rzecz, w którą ja też bardzo wierzę. A mianowicie powiedziałaś, że dzięki temu my siebie poznajemy. I to jest bardzo ważne, bo ja po swoim doświadczeniu, po tych 2 miesiącach spisywania swoich wydatków, ja też wiedziałam, gdzie są moje priorytety, na czym mi zależy najbardziej. I na przykład, jeżeli rodzina, dajmy na to, pasjonuje się górską wspinaczką, to dla nich na pewno ważniejszy w wydatkach będzie, nie wiem, sprzęt do wspinaczki, czy też sprzęt do jakiegokolwiek innego sportu, niż na przykład nowy samochód i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest bardzo... I w tym momencie też zadajemy sobie pytania i odpowiadamy na nie w rodzinie właśnie. Okazuje się, co jest dla nas ważne. Tak. Nawet dla nas samych, prawda? Czy zrezygnuję wobec tego z czegoś, co jednak okazuje się być dla mnie na tym etapie mniej istotne, a stawiam jednak na przykład na jakiś świetny kurs, nowy kurs księgowości albo internetowy, albo jakikolwiek inny, stawiam na rozwój. Albo stawiam teraz na zdrowie, ponieważ zdrowie szwankuje, w związku z tym
muszę o nie zadbać. Tak, więc dokładnie. Mhm. W tym swoim rozwiązaniu, które teraz dajesz, bo podsumujmy to, pierwszy krok, siadamy i w ogóle omawiamy, co jest nam potrzebne i co jest dla nas najważniejsze. I co się dzieje na bieżąco, prawda? Co się dzieje na bieżąco. Bo to, właśnie. Bo to nie jest też tak, Asiu, że trzeba się jakoś przygotować, tak? Po prostu trzeba wejść w tym momencie, w którym się jest ten temat. To tak zupełnie z marszu. Tu nie trzeba wielkich przygotowań, po prostu trzeba się tym zająć. Taki, to jest taki moment tu i teraz. Jak mówię, jest najlepszy moment, ale z drugiej strony czasami ostatni, bo trzeba przerwać jakąś wieszę. Skrępowanie. Tak. Prawda? Milczenie. Tak. A propos tego wszystkiego, co mówisz, przychodzi mi od razu historia, która jest zresztą w książce, która dokładnie jest dowodem na to, jeżeli unika się dokładnie tego, o czym teraz wszystkim opowiedziałaś, jak bardzo poważne mogą z tego wyniknąć konsekwencje. A mianowicie wyobraź sobie, że mojego kolegi tata zmarł. To było kilka miesięcy temu. 40 lat, pracował ciężko, wspaniałe małżeństwo, wszystko było właściwie genialnie. Ufali sobie, nikt się nie oszukiwał, nikt w tej rodzinie nie miał teoretycznie przed sobą żadnych tajemnic, a na pewno złych intencji. No i co się okazało, że po 40 latach wspólnego życia jego mama, która jest bardzo inteligentną osobą, to tu nie ma nic wspólnego, naprawdę jakiś brak czynnika inteligencji, to nie ma nic z tym wspólnego, tylko to, co powiedziałaś na początku, jakieś naiwne przekonanie, że to wszystko się samo ułoży, samo się zrobi. A okazało się, że po śmierci jego taty mama nie miała zielonego pojęcia, gdzie są konta bankowe, coś słyszała, że jej mąż, czyli jego ojciec, kupował jakąś działkę, natomiast zero wiedzy na ten temat. I dopiero przez kilka miesięcy jemu zajęło, żeby zregenerować całą tą wiedzę, żeby dowiedzieć się, że było 9 kont bankowych, że były 2 działki. Przez 40 lat systematycznego oszczędzania. Gdyby nie to, że on jest bardzo dobrze zorganizowany i ogarnięty, to mama dzisiaj zostałaby z pensją nauczycielską niecałe 2000 zł. I w zasadzie 40 lat ich wspólnej pracy i oszczędzania zostałoby, przepadłoby. W związku z tym, to co mówisz, Dominiko, żeby o tym rozmawiać, planować, ale również, prawda, powiedzieć sobie, że jeżeli mamy oszczędności, to gdzie? Gdzie one są ulokowane? Jak? I nie krępować się, pytać, wiesz, bo wydaje mi się, że my często, nawet jeżeli mąż czy partner powie, nie zajmuj się, nie przejmuj się, ja to zadbam. I to bardzo często wielu kobietom jest na rękę, tak. No bo i tak mamy dużo innych obowiązków, to mimo wszystko poprosić, to może głupio brzmi, ale zainicjować ten temat, bo my się, wiesz, często krępujemy nawet w tej bliskiej relacji rozmawiać o pieniądzach i powiedzieć, a pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, to ma takie samo prawo, jeżeli mamy wspólnotę majątkową, do tego, aby te pieniądze, które każdy ze sobą przynosi, no taki sam mamy dostęp do tych pieniędzy, powinniśmy mieć prawo, prawda? Więc to nie jest tak, że to są męża pieniądze, to są wspólne pieniądze. Więc pamiętajmy o tym, żeby zadbać sobie o tą codzienność, o ten dobrobyt finansowy całej rodziny. Bardzo dużo jest takiej historii właśnie przez to, że my się tak wycofałyśmy, zostawiłyśmy, okej, a potem się coś się zepsuło, rozstaliśmy się i nagle on zabezpieczony, a ona kompletnie nic. Więc ja myślę, że do czego bym chciała zachęcić kobiety, to do tej inicjatywy nawet, do tego przełamania tego, wiesz, tego wstydu, tego skrępowania. Tego skrępowania, czasem tego poczucia, że go urażę, że on pomyśli, że mu nie ufam. Nie. Mężczyźni lubią kobiety, które są zainteresowane tematem pieniędzy w taki pozytywny sposób, partnerski, prawda? Lubią i szanują kobiety, które się tym też potrafią zająć. Poza tym pamiętajmy o tym, że mężczyźni nie są nieomylni. Oni często przyjmują taką pozę, że się świetnie zdają na wszystkim i się niczym nie przejmują, a czują na barkach ten ciężar odpowiedzialności też, za rodzinę.
często mężczyźni kupują mam książkę Kobieta i pieniądze i proszą autograf, i że książka dla żony. Ja pytam, dobrze, to co ty byś chciał powiedzieć żonie za moim pośrednictwem? Jakoś taki... Dobre. Tak. I okazuje się, że najczęściej chodzi o to, żeby ona się chciała zainteresować, że oni czują ten ciężar odpowiedzialności i oni się z tym nie czują dobrze, bo zwyczajnie się boją, nie wiedzą. Więc to partnerstwo jest pragnieniem, wydaje mi się, obu stron. Bo kobiety też wiedzą, lubią wiedzieć, na czym stoją finansowo, też się chcą czuć bezpiecznie. Mężczyźni nie chcą też, żeby kobiety w tym uczestniczyły. Więc rozmawiajmy, no nic poza tym nam... Czyli jednym słowem rozmawiajmy. Dla wspólnego dobra, tak. I dla dobra rodziny. Absolutnie. To jest genialna rada i mam naprawdę ogromną nadzieję, że dzięki tej rozmowie, dziś lub jutro, bo to naprawdę nie ma na co czekać, dziewczyny, kobiety usiądą do stołu ze swoimi partnerami, rodziną, rodzicami i zaczną o tym rozmawiać, bo nie ma nic gorszego niż strach i nie ma nic gorszego niż poczucie zagrożenia. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kochani, ja mam wielką nadzieję, że po wysłuchaniu naszej rozmowy z Dominiką otworzyły się wam pewne możliwości, szanse, a przede wszystkim nabraliście ochoty do tego, żeby zacząć rozmawiać o pieniądzach, żeby zacząć je planować, ale nie tak, że na czarną godzinę, tak jak to do tej pory robiły nasze babcie często, tylko na szczęśliwe życie. Żebyście usiedli dzisiaj z całą rodziną, dzisiaj, jutro, jak najszybciej, słuchajcie, nie odkładajcie tego, dlatego że my zdajemy sobie z Wiktorią sprawę, że sytuacja finansów i poczucia bezpieczeństwa finansowego została bardzo zaburzona i na pewno jest o wiele trudniej niż było chociażby rok temu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy o tym mówić i będziemy przedłużać trudność tej sytuacji, będzie nam tylko coraz ciężej i coraz trudniej. Więc mam wielką nadzieję, że dzisiaj weźmiecie kartkę, usiądziecie wszyscy ze sobą razem, wasze dzieci, rodzice, partnerzy czy ktokolwiek, z kim jesteśmy w jakiejś współzależności finansowej i zaczniecie planować marzenia. Na co potrzebujecie pieniądze, na co potrzebujecie zaoszczędzić, na co chcecie zaoszczędzić, co jest waszym marzeniem. I ja jestem przekonana, tak jak powiedziała Dominika, że dzięki temu wy naprawdę będziecie umieli i mogli osiągnąć o wiele więcej, prawda? Zdecydowanie świetne ćwiczenie, które zaproponowałaś, Joanna. Natomiast ja ze swojej strony bardzo serdecznie chciałam zaprosić na kolejną rozmowę z cyklu Ery Nowych Kobiet i WP Kobiety. Oczywiście poprowadzi ją Joanna, a gościem będzie profesor Adam Bodnar, także nie możecie tego przegapić. I obiecuję wam, że ta rozmowa, temat jej jest bardzo zaskakujący, tytuł jej jest bardzo zaskakujący. Ja wam obiecuję, mogę wam gwarantować dzisiaj, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa i na pewno przyniesie ogromną wartość wszystkim nam kobietom.